Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak trochę nietypowo, ponieważ przed chwilą czytałem taki artykuł na temat mandatów i nie wiem czy wiecie, ale stawki bardzo wzrastają i chciałem Wam trochę podać, ponieważ tak naprawdę mamy najwyższe mandaty w 2022 roku i to już niedługo wchodzi. Jak zacząłem to czytać, to powiem Wam, że stawki są naprawdę diametralnie wysokie i chciałem, żebyście napisali w komentarzu, co Wy o tym myślicie, bo jak tak czytam. I patrzę, no to nie wygląda to za fajnie. I w sumie, słuchajcie, dwa przewinienia, albo jedno grube przewinienie i można w ogóle stracić prawo jazdy albo nabić sobie tyle punktów przez jedno przewinienie, że człowiek musi. Yy, człowiek może stracić prawko tak naprawdę zaraz od razu, więc tutaj no nie wygląda to za ciekawie. I teraz tak tylko pokrótce wam przytoczę, ponieważ aktualnie właśnie najdroższymi wykroczeniami. Tymi sklasyfikowanymi w taryfikatorze mandatów są takie przewinienia, jak słuchajcie, teraz mamy tak, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km na godzinę, no to jest naprawdę sporo. Tutaj mamy mandat 2,500 zł. Jeżeli chodzi o kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny, czyli np. przykład jakimś rowerem i tak dalej, na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków działających, podobnie do alkoholu, mamy 2,500 zł. No wiadomo, tutaj bezapelacyjnie, jak kierujemy, to nie pijemy. A spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osoby, właśnie znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działających środkach, również mamy 2,5 tysiąca zł. Również, jeżeli policjant, słuchajcie, to jest dobre, odstąpi od ukarania nas mandatem i przekaże naszą sprawę do sądu, to tam grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy zł. I teraz jak to będzie wzrastało systematycznie? Mandaty za przekroczenie prędkości zostaną podwyższone do stawek. I teraz mamy tak: 30 od 31 Kilometrów jak przekroczymy do 40 km na godzinę. Mamy 800 zł i 10 punktów karnych, a recydywa teraz wynosi 1600 zł i 10 punktów karnych. Zobaczcie, jak wzrosło. Dalej mamy 41,50 km na godzinę, jak przekroczymy, 1000 zł i 13 punktów karnych było. Teraz mamy 2000 zł i 13 punktów, później 51

Jeżeli chodzi o wyższe mandaty i tą recydywę, no to przewidziano również za inne te najpopularniejsze wykroczenia. I tak pokrótce, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 1500 zł, a teraz recydywa 3000 zł. Słuchajcie, no po prostu ceny są. Koszty są wielkie: złamanie zakazu wyprzedzania 1000 zł, recydywa 2000, wyprzedzanie na przejściu lub przed nim 1500 zł, teraz mamy 3000, niezachowanie ostrożności, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego rowerzysty 1500 zł, a recydywa 3000. I na koniec omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, 1500 zł, recydywa 3000. Napiszcie, słuchajcie w komentarzu, co wy o tym myślicie. Ja Wam powiem, że dla mnie jest to po prostu szok. Koszty są naprawdę duże, punkty są naprawdę duże, oczywiście, rozumiem, jeżeli chodzi o teren zabudowany, jeżeli chodzi o wyprzedzanie, jeżeli chodzi o niezahamowanie przy pieszych. Natomiast słuchajcie, no. 3000 zł czy 5000 zł. Wydaje mi się, że ludzie niektórzy będą po prostu musieli brać kredyty na te mandaty, bo nie będą w stanie ich spłacać. Napiszcie, co myślicie. Ja tutaj na tematy polityczne nie chciałem się wypowiadać, natomiast słuchajcie, jak zacząłem czytać na artykuł, no po prostu szok. Yy, I nie wiem, chyba się trzeba powoli na rower przerzucać, bo to normalnie aż wygląda yy, no nieciekawie. Także napiszcie, co myślicie, jakie macie zdanie yy, szerokości. Trzymajcie się, hej.